Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Wikach Horse Life. Dzisiaj, moi drodzy, nie będzie jakiegoś mega długiego odcineczka. I przepraszam Was, że przez chyba 6 dni albo tydzień nie było odcinka. No ale w tym czasie był też live, więc myślę, że można mi to wybaczyć. A dzisiaj będzie taki odcinek nie za długi, ponieważ chciałam Wam pokazać jedną rzecz, którą sobie zamówiłam. Jest to rzecz na konie. Chciałam Wam to bardzo pokazać i ogólnie opowiedzieć o tej rzeczy. Więc jeżeli Was to interesuje i filmik Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, a my już zaczynamy. Będzie to, słuchajcie, bluzka ze sklepu jeździeckiego Unskład. Jest to moja pierwsza rzecz z Unskład. I ostatnio chciałam sobie coś właśnie jeździeckiego zamówić, bo uznałam, że w sumie tych rzeczy nie mam dużo. Najpierw myślałam o bluzie, ale potem pomyślałam, że w sumie tak idzie lato, znaczy wiadomo, jeszcze jest zimno. Ale i tak już idzie wiosna, lato, więc w sumie lepiej zainwestować w coś na krótki rękaw. I zaraz Wam pokażę, co sobie kupiłam. Jest to taka przepiękna bluzka z Unskład. Naprawdę jest przecudowna. Przecudowna. Nie wiem, chyba to jest moje pierwsze zamówienie, które mi się tak spodobało. W planach miałam w ogóle przesyłkę z bluzką otworzyć na kanale, ale nie wytrzymałam. I jak widzicie, taka przepiękna bluzeczka. Takie mieniące się kolory. Jest na niebiesko żółta i ma tutaj zielone napisy. I mam tutaj taki wyjątkowy napis Wikach Horse Life, więc ja się mega cieszę. Tu mamy jeszcze logo składu. Logo też mega ładne. Ach, cała ta bluzeczka mi się mega podoba, jak widzicie. Taka, to jest taka polóweczka. No, proszę bardzo. Cudna jest, naprawdę. Uwielbiam ją. I mówiłam Wam, że to było moje pierwsze zamówienie, które wyszło jak chciałam. I to jest prawda, bo widać, że marka Unskład naprawdę bardzo fajnie robi te rzeczy, no bo tak było napisane, że w uwagach do zamówienia należy wpisać to, co chcemy mieć napisane na naszej bluzce. Tak zrobiłam i tak wyszło i naprawdę myślałam, że no raczej... Ja tak często mam, że myślę, że no raczej może tego nie będzie, ale super, że jest, naprawdę bardzo fajnie. Mega mi się ta bluzeczka ogólnie podoba, będzie pewnie na wiosnę, na lato, bo takie wiosenne kolorki i będzie mega ładnie pasować do mojego niebieskiego czapraczka. A więc kochani, ja myślę, że w tym filmiku byłoby to już na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcineczku już niedługo. Pa, 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 pa!